Krzysiek, za kilka chwil wylatujesz do Chicago. Rozpoczynasz aklimatyzację przed walką numer 3 z Jacobem Fragomenim. Jak ogólnie możesz podsumować to, co do tej pory zrobiłeś w przygotowaniach? Zdaje mi się, że bardzo dobrze. Wszystko przebiegało zgodnie z planem, więc nie mamy o co się martwić. Wiadomo, no ten jeden tydzień, bym tak powiedział, troszeczkę zabrakło jakby sparingu, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. W Wiśle, no zabrakło sparingu? Kiedy, w którym momencie, bo coś mi umknęło? Mówię, że tak wcześniej gadaliśmy, mówię, że jeden tydzień gdzieś tam umknął, jakby może nie za późno, ale tak czuję, że jakby jeden tydzień trochę więcej sparingu by było, to fajnie bym się lepiej, jeszcze bardziej bym się czuł, bo naprawdę powiem szczerze, że z rundy na rundę, z treningu na treningu coraz bardziej się rozkręcam i naprawdę bardzo widać ten progres, który jest potrzebny do tego, żeby w tej, no można powiedzieć, no tego szóstego wybuchnąć, tak, więc jest dobrze i będzie jeszcze lepiej. Odwiedziłeś Wisłę, dla Ciebie takie szczęśliwe miejsce, bo przeważnie, kiedy tam jesteście na obozie, potem walka kończy się dla Ciebie zwycięsko. Czujesz się pewnie, jak stamtąd wyjeżdżasz zawsze? Czuję się dobrze, jak tam jestem. Czuję się dobrze wśród tamtych ludzi. Teraz znów, jak byliśmy, przyjechała pani, można powiedzieć, z ludźmi, którzy na wózkach jeżdżą, z inwalidami tak naprawdę, bo to jest, można powiedzieć, ośrodek też stricte dla inwalidów, sportowców, którzy tam przyjeżdżają, mają różnego rodzaju szkolenia, nauki, jak się poruszać na tym wózku, ci, którzy są pierwszy raz od, można powiedzieć, jakiegoś tam czasu na tym wózku, więc bym powiedział, serdecznie ich pozdrawiam, trzymam za nich kciuki i mam nadzieję, że oni za mnie też. W Chicago jeszcze będziesz sparował? Nie. Tutaj chyba już nie będziemy sparować, tutaj bardziej skupimy się nad szybkością, ruchliwością i dynamiką. To miałeś na myśli, tak? Mówiąc, że jeszcze przydałby się tydzień sparingu? Przydałby się, dokładnie, no ale nie ma tego tygodnia. Jest, można powiedzieć, 9 czy 10 dni do walki, więc już nie będziemy. No. Mówię, że gdybyśmy ciutkę wcześniej zaczęli, tak? To było fajnie, ale tak mówię, no nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. A zdradzisz, z kim sparowałeś? Musisz się spytać trenera. W ten sposób? Dokładnie. Okay. Nie kojarzę, no nie kojarzę. Nazwisk nie kojarzę. Możesz obiecać polskim kibicom, że ten pas wróci na 100% do Polski? Tak, zawsze. Obiecuję serdecznie, bardzo obiecuję. Jeszcze przez parę lat będziemy go dzierżyć tutaj, aż powiem, ja powiem sobie dość i wtedy będziemy go przejąć ktoś inny, ale dopóki jestem, walczę, dopóki jeszcze nie osiągnąłem, można powiedzieć, tego, co bym chciał, to nie oddam go. Czyli na razie plany, waga ciężka? To nie, to nie to. Troszeczkę odbiegają, ale no zobaczymy. No zobaczymy w lutym, jak wszystko wypali. Oczywiście jak będzie chciał się Polsat porozumieć na temat tej walki, jak najbardziej jestem za i myślę, że fajnie by było spróbować w każdym razie, tak? Oczywiście nie ważyłbym 100 kilo, ważyłbym jakieś 93-5 kilo. 90, no na tym mniej więcej w tych granicach i no i spróbowałbym, tak? Wiadomo, że to jest inna masa, inna siła też i tak dalej. Wiadomo, że Albert czasem głowy nie urywa, ale jest nieprzyjemnym i na pewno niewygodnym zawodnikiem. No, z tego względu, że jeszcze długo, raczej cały czas prawie boksuje w tej kategorii wagowej, więc jest dużo bardziej zaadaptowany. Ale no wszystko by się okazałoby się w ringu, tak? Tak na koniec, po drugiej walce, wierzyłeś, że jeszcze kiedykolwiek będzie Ci dane stanąć w ringu z Fragomenim? Szczerze powiedziawszy nie, ale no co, no widać, że ma jakieś układy, że dostał się do tego pierwszego. Mam nadzieję, że to jest ostatnia już walka z nim i nie będę musiał się więcej z nim, że tak powiem, bojować.